Spotykamy się dziś tak w zacnym gronie, żeby dokonać oficjalnego, symbolicznego otwarcia naszego szpitala w swej nowej odsłonie. Nowa część Słupeckiego Szpitala oficjalnie otwarta. Dziś w placówce zorganizowana została uroczystość, która podsumowała rozbudowę obiektu rozpoczętą w 2017 roku. Wartość samego dobudowanego budynku to 28 233 803 zł. Z kolei koszt nowego wyposażenia zamknął się w kwocie 2 530 494 zł. W sumie daje to wartość prawie 31 milionów. Informacje związane z rozbudową zaproszonym gościom przedstawił dyrektor Maciej Sobkowski. Jak tłumaczył, nowa część funkcjonuje już w około 80%. W najbliższych miesiącach będziemy chcieli w pełni uruchomić cały blok operacyjny i całą operatywę przenieść do nowej części szpitala. Dwa dni temu uruchomiliśmy już oddział izby przyjęć, także cały pasaż pacjentów odbywa się już w nowej części szpitala. W najbliższych dniach będziemy przenosić cały oddział położniczy wraz z oddziałem porodowym, także myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia pierwsze pacjentki będą mogły rodzić swoje dzieci już w nowych przestrzeniach tego właśnie nowego obiektu. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu niemal wszystkich gmin powiatu słupeckiego, które dołożyły do niej w sumie ponad 6 milionów złotych. Ponad 7 milionów na wyposażenie trafiło z funduszów rządowych. Inwestycja była dość skomplikowana do przeprowadzenia. Po drodze pojawiły się różnego rodzaju trudności w jej realizacji. Trudności wynikały nie tylko z tego, że ciężko było spiąć finansowo całe przedsięwzięcie, ale to też była taka praca na żywym organizmie, czyli nie przerywając działalności szpitala w tej starej części, trzeba było dopasować do tego nową bryłę. I z tego wynikały rozmaite konsekwencje, które wydłużały też sam proces inwestycyjny. Począwszy od wadliwego projektu, za który powiat jeszcze w 2017 roku zapłacił, a z którego to autorem w tej chwili jeszcze mamy sprawę sądową. Projekt był falerny, trzeba było wszystko projektować od nowa już na etapie rozpoczynania budowy. Później były rozmaite kolizje kablowe, bo przecież nikt dokładnie nie wiedział, co tu jest pod ziemią, pod spodem, kiedy zaczynano robić wykopy. Dalej kwestia zasilania nowych stacji transformatorowych, które zapewnią tutaj odpowiednią ilość prądu. Kwestie związane z zabezpieczeniem tlenu medycznego i gazów medycznych. Więc to cała masa kłopotów, ale jakoś dzięki Bogu udało się to zakończyć. Podczas uroczystości odsłonięto także odnowioną tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szpitala doktorowi Romanowi Grzeszczakowi. Symbolicznego otwarcia nowej części dokonał jego syn. Ten nowy szpital jest naprawdę wspaniały w stosunku do tego pierwotnego, zainicjowanego przez mojego świętej pamięci ojca. Jest inny, jest obszerniejszy, jest jakiś nowocześniejszy, ale przecież tamten też był dobrym szpitalem jak na owe czasy. Był budowany w trudnych warunkach. Ja pamiętam, jak ojciec musiał jeździć do Poznania i kłaniać się wojewódzkim władzom PZPR-u, żeby dostać pieniądze na tę budowę, bo ta sama inicjacja społeczna przecież nie wystarczyła. Nie wystarczyła cegielnia, która powstała nad Jeziorem Słupeckim, ani cegiełki, które były rozprowadzane wśród powiatu słupeckiego. A jednak potrafił to załatwiać, chociaż był cały czas człowiekiem bezpartyjnym. To jednak nie koniec inwestycji związanych ze szpitalem. Jeszcze we wrześniu ma się zakończyć termomodernizacja starej części budynku. W trakcie jest także cyfryzacja obiektu i dokumentacji medycznej. Szpital będzie chciał także rozwijać nowe działalności, które pozwolą na finansowanie kosztów jego utrzymania. W planach są m.in. zabiegi związane z chirurgią onkologiczną.